Lubią dominować? Dominować? No, czasami lubią. Okay. W jakich sytuacjach? Zawodowych. A o jakich mówisz? Natalia, ja na dzisiejszy wywiad przygotowałam sobie dosyć niekonwencjonalny plan. Pierwsze pytanie, czy ty w ogóle jesteś zodiakarą? Czasami sprawdzam. Okay. Ja sobie wypisałam, bo sprawdziłam oczywiście, że niedawno miałaś urodziny i jesteś zodiakalnym baranem. Sprawdziłam sobie niektóre cechy, będę je czytać. Okay. Ty mi albo potwierdzisz, albo zaprzeczysz, bo jak wiemy, nie wszystko się sprawdza. Mm-hmm. Dawaj. Dobra. Osoby spod znaku barana charakteryzuje odwaga. Tak. Energia. Mm-hmm. Życzliwość. Jak najbardziej. I ogromna przedsiębiorczość. Przedsiębiorczość, że co, taka jestem zaradna przedsiębiorcza? Jesteś taka bizneswoman. Nie, nie jestem, no Magda. Czym to się objawia? Nie potrafię, ja z pieniędzmi nie umiem, absolutnie. Jak mam, to je wydaję. Okay. A jak nie mam, to wtedy jest mi przykro. Witam. Ale nie potrafię, nie, no Magda, jestem beznadziejna. Ale też wychodzę z takiego założenia, że... trzeba z życia korzystać. Jestem na maksa hedonistką i nigdy nie wiemy, co los ma, jaki ma dla nas plan, więc jak się na długo będziemy zastanawiać, to możemy tych wszystkich planów nie zrealizować. Dlatego ja sobie tak usprawiedliwiam wszystkie moje szaleństwa. Dokładnie, ale zgadzam się z tym. Lecimy dalej. Warto jednak pamiętać, że barany potrafią być też, Boże, same wady, egocentryczne, grubiańskie. Nie, ja chyba nie jestem egocentryczna. Nie, nie, sorry, tak gadam, ale nie, chyba nie widzę w sobie tej cechy. Nawet mi to do ciebie w ogóle nie pasuje. Wydaje mi się, że nie jestem egocentryczna. Lubią dominować? Dominować? No, czasami lubią. Okay. W jakich sytuacjach? Zawodowych. A o jakich mówisz? To może tu postawmy kropkę? Nie, w sensie tak, nie, ja faktycznie... Też mi się zawsze wydawało, że to wynika z tego, że jestem najstarszą siostrą i że zawsze trochę byłam taka rządząca, no. Tak. Ja też jestem najstarszą siostrą i w ogóle myślę, że najstarsze siostry noszą ogromne brzemię. Poniekąd, na pewno. W zależności od tego, jak to później wykorzystasz, tak myślę. Jasne. Cierpliwość nie jest ich mocną stroną. Coś w tym jest. Coś w tym jest, ale to też zależy, w jakich aspektach. Jak trudno cię wkurzyć? Łatwo. Ale na krótko. Dobra. Kolejne pytanie, które sobie wpisałam w Google'a. Pozdrawiamy pana, który nam właśnie przeszedł. Tak. Jak uwieść barana? Kobietę spod znaku barana można uwieść, pokazując swoją moc. To kobiety bardzo silne, a więc zwrócą uwagę na mężczyzn, którzy są silniejsi od niej. To prawda? Kurde, nie wiem. Nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Ja chyba tak, nie wiem, chyba nie przez ten pryzmat postrzegam ludzi, przez pryzmat mocy, bo to jest tak subiektywne i pod tak wieloma kątami można... Wieloznaczne. Bardzo, no. Więc chyba ciężko odpowiedzieć. A jesteś silną kobietą? Tak. No super. Pewna swego? Tak. Kim zakocha się baran? Idealnym partnerem dla barana jest lew. O, miałam kiedyś chłopaka spod znaku lwa. Pierwszy mój poważny związek, poważny. Trochę dłuższy po prostu. Inne znaki zodiaku, z którymi baran się dogada, to byk, strzelec lub koziorożec. Nie pamiętam, który jest z których miesięcy, ale z koziorożcami się mega lubię. Moja mama jest koziorożcem, mój brat jest koziorożcem. Mam dwie przyjaciółki, które też są koziorożcami, więc coś w tym jest. Jasne. Odradzane jest łączenie się w parę ze skorpionem i panną. W ogóle te skorpiony są owiane taką złą sławą. A to jest jaki miesiąc? Listopad? Ja mam w ogóle chłopaka skorpiona i sobie myślę, dlaczego oni tak, wiesz, mówi się, że to jest w ogóle najgorszy znak zodiaku. Nic o tym nie wiem. Mój dziadek był skorpionem i moja ciocia jest skorpionem. Tak pierwsze moje skojarzenia i są ekstra. Dziadek był ekstra. Zahaczyłaś o mamę, więc przy mamie się zatrzymam, dlatego że jutro jest Dzień Matki. Wiem, że ty jesteś bardzo rodzinna. Ja pamiętam to od zawsze. Kiedyś rozmawiałyśmy, to było dawno, 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 naprawdę z 5 lat temu, chyba na planie jakiegoś muzycznego show. I też wtedy poruszyłyśmy ten temat, więc pytanie, jak dzisiaj wyglądają twoje relacje z rodziną, mamą? Nic się nie zmieniło w tej kwestii. Mam bardzo dobre relacje z rodzicami, z moją mamą, z moim tatą, z całym moim rodzeństwem. Przyjaźnimy się, mamy na maksa sztamę i bardzo sobie wciąż cenię nasze stosunki.
Ostatni raz, kiedy Ciebie widziałam, to była chyba premiera filmu o Robercie Lewandowskim. Wiem, że Wy się znacie, też spędziliście razem z Sylwestra. Oni są taką ikoną, mam wrażenie, i takimi ludźmi, którzy w ogóle zna ich każdy Polak, a nie tylko, bo są znani na całym świecie. Jakimi są ludźmi? Bardzo życzliwymi. Bardzo się cieszę, że udało nam się poznać. Mieliśmy faktycznie okazję spędzić trochę czasu razem. Nie bardzo dużo, ale trochę. Bardzo się polubiliśmy. To są na maksa sympatyczni, życzliwi, kochani ludzie. Pamiętasz, jak się poznaliście? Już mi zadawano to pytanie dzisiaj. Kurczę, poznaliśmy się z 2-3 lata temu przez wspólnych znajomych. No i jakoś tak polubiliśmy się. I teraz mamy, jak jest jakaś okazja, to się widujemy. Mam jeszcze dla Ciebie szybkie strzały. Czy jesteś gotowa? Masz dwie opcje do wyboru. Wybierasz jedną z krótkim uzasadnieniem. Okej. Operacje plastyczne, tak czy nie? Ale no, ja? Wiesz. Czy ogólnie? Jak chcesz. Ogólnie tak. Ja raczej nie. Eurowizja? Przynajmniej teraz, nie wiem, co będzie za 30 lat. Eurowizja? Eurowizja tak czy nie? Ogólnie tak. Ja raczej nie. Jasne. A w ogóle śledziłaś ostatnie miesiące, jak to wyglądało? Blanka była naszą reprezentantką? Tak. I jak Ci się podobało? Występ Blanki? Bardzo trzymałam kciuki. Bardzo trzymałam kciuki za Blankę. Wiem, że się... Że wiem, wydaje mi się i przynajmniej ja tak postrzegam, że się bardzo, bardzo postarała i jestem pewna, że dała z siebie 200% podczas występu, więc super Blanka. Super, zawsze mnie cieszą takie słowa wsparcia, dlatego że jeszcze tym bardziej, że ostatnio na nią spłynęła ta fala krytyki, więc zajebiście. No, to było bardzo przykre. Ja jestem na maksa przeciwnikiem takich sytuacji. Nikt nie zasługuje na to, żeby być w taki sposób... No właśnie, pan się dobrze bawi, słuchajcie. Tak, nikt nie zasługuje na to, żeby być w taki sposób postrzegany, oceniany. Mega było mi jej żal, ale myślę, że wszystkim hejterom pokazała, na co ją stać, także nice. Najgłupsza plotka na twój temat? Kurczę, no właśnie już też mówiłam, że kiedyś ktoś próbował mi narkotyki przepisywać, a ja jestem chyba najbardziej stroniącą osobą na świecie od tego, więc no. Randka w domu czy na mieście? W domu. Dlaczego? Bo lubię być w domu. Z przymrużeniem oka, gdybyś była zwierzęciem, to jakim? Pieskiem byłabym. Moim pieskiem byłabym. Nie wiem, bo kocham moje pieski i chciałabym zobaczyć, co one tam mają w głowach, o czym one sobie myślą, kiedy im się robi miło, a kiedy przykro. Domyślam się, że mają z tobą jak w raju. Tak, jesteśmy bardzo zżytą rodzinką. I ostatnie, zranić kogoś czy być zranioną? Być zranioną, oczywiście. Można tyle pięknych wniosków z tego wyciągnąć, tyle piosenek napisać. Być zranioną. Na koniec Natalia pytanie, czy pokażesz nam swoją tapetę w telefonie? Nie. Jest zbyt prywatna? Nie, po prostu chyba, no mój telefon to mój telefon, słuchaj. Niech on sobie grzecznie leży w torebce. Jasne, ja to szanuję. Bardzo dziękuję Ci za rozmowę, a dzisiaj życzę Ci miłego wieczoru. Wzajemnie, bardzo dziękuję.